O, to coś jest? Czy to jest opowiadanie jakieś? Don't give a... O kurwa jest. I patrz, on ma biust! On ma Co? biust! On ma biust! Nie da się powiększyć, no jakby to jest maksymalny obrazek, ale wydaje mi się, że to miała być klatka piersiowa. Ale ma biust. I garba. Ale ma biust. I garba. Nie, to jest kaptur chyba. A może, to. Może. No tak, bo on te bluzy z kapturem robi. No tak, no przecież było napisane, że ma. No chyba. Tak. Jakie ma nogi, kurwa. Jest. Tak, jak im dłużej się w to wpatruję, tym bardziej widzę kobietę jakąś, nie? Oto Loan w swojej pełnej ludzkiej okazałości. Chcz-d. Co? On nie ma płaszcza? Barze nie ma! Tylko z początku nosił ciągle ten płaszcz, ale kiedy doszedł do wniosku, że ludzie mają go za kretynę lub jakiegoś maga, zaczął ubierać się jak człowiek! XD. A nie, to nie ma wykrzyknik, a nie marzę. Ale spokojnie, nie martwcie się. Nosił go zawsze, gdy nie zamierzał przez długi czas iść do cywilizacji, bądź jak po prostu kogoś śledził w serduszko. Ślęczyłam nad tą pracą kilka godzin, wczoraj oraz dzisiaj. Tak na oko, 7? Mimo to, jeżeli zauważycie jakiś błąd i napiszecie mi, jak go poprawić, zrobię to. Podoba mi się ta krew. Ach, serduszka. Po raz pierwszy wyszedł mi las. Jupi jej, cieszmy się. Próbowałam korzystać z wielu tutków, jednak zawsze coś pokręciłam. Tak więc mam na wszystko, co tutaj namazane, własne sposoby, szkice itp. Jeśli chcecie jakąś instrukcję na coś, to piszcie. Wykonane jest banalnie, więc spokojnie. Loan i jego cienie robione w Paint to Sai. Reszta w Adobe Photoshop. Dobra, trochę nie ma żadnej historii. No nie ma żadnej. To nie jest moje. O, Łukasz. O, Łukasz, siema. To jestem ja. Taką masz twarz, jak widzisz zło. Zwłaszcza te tłuste włosy. Ej, jakby mam zielone oczy, więc jakby... Nie możemy się śmiać. 100% accurate. 100% ja. Podoba się ten wyraz twarzy. Zajebiste mam obojczyki, jeżeli to są obojczyki. Parę się myślałem o tym, że to są jakiś tam zarys mięśni piersiowych, aczkolwiek chyba Nie wiem, co to jest. Posiadanie mięśni tak piersiowych do... Ty, ale posiadanie mięśni piersiowych tak do obojczyków, nie? To jest nawet bardziej do kupa mięśni czwórbocznych, to musi być coś zajebistego. Tak, ma tak napakowaną klatę, tak, potem ma takie chudziutkie rączki. No, słuchaj. Genetyka, tak? Na czymś trzeba było się tutaj skupić. Mhm. No to... Nie wiem. Nie, to nie jest... Nie, ty nie ma żadnej historii, więc... Co najwyżej damy heheszki z obrazka, ale poza tym... Tak, z wyrazu twarzy, bo jest kurwa piękny. Zobaczmy. Koniec. O, tu jest... Tu mamy historię. Tu mamy w końcu jakąś opowieść demonki. Oto efekt mojej wybujałej wyobraźni. Moich nic nie wartych chęci, zaangażowania i kilka dni po kilka godzin pracy. To wszystko poszło na marne. To jestem ja we wtorek o 3 w nocy, kiedy muszę zrobić pracę domową na zajęcia artystyczne. Przedmioty artystyczne. No nie, tak się składa, że nie wiem. Wiesz co ci powiem? Nie. Nie. Nieprawda. Nieprawda, nie. Wiesz co ci powiem? Nieprawda. Wracając do opowieści, tak. To jest Salia. Praktycznie martwa już sama. Dlatego żyje. Zniszczył Aenys, znany też jako Łukasz. Czekaj, tam jest to. Łaj, ale jakby jeśli jakiś Łukasz ogląda, to może napisać w komentarzach, to jest first of all, a drugie to łączymy się w bólu przez podstawówkę, miałem kompleksy przez swoje imię i nazwisko, ale jakby nie będziemy tutaj go przytaczać, w każdym razie no nie lubię go, w sensie nazwiska jak cię mogę, ale imię to chciota i dziękuję, tyle chciałem powiedzieć. Ale czemu? To się dowiecie pod koniec opowiadania. Skazany na śmierć. Myślę, że nie. No,
Anioł w demonie nie zostanie to wyjaśnione. Myślę, że no. Próbowałam tutaj nieco innego stylu robienia tła, bla 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 bla, nieważne, nie ma dalej historii. A co do roślin, to na sali każda żywa istota posiadała krew i może się poruszać. Nie mylić z przemieszczaniem się, nawet rośliny. Weganie i co teraz? No w każdym razie pod kolejnym pięknym rysunkiem znalazłam kolejny, co prawda krótki opis, ale to jest fragment historii odnośnie tego, co tutaj się dzieje. Mianowicie mam tutaj trochę kontekstu odnośnie jego zatrutego miecza. Taki oto sobie rys, przedstawiający Loana, który pomyliwszy zaklęcie o jedno słowo, zamiast wywołać pradawnego, przywrócił do istnienia jego najpotężniejszą broń zaraz po Arę. Był to pewien otruty miecz. Miał dosyć dziwne zastosowania, lecz pełen nienawiści do Łukasza, Loan postanowił go za jego pomocą zgładzić. Co ja mu zrobiłem? Ja pierd... Właściwie to śmieszy, że po prostu wszystko przeciwko Łukaszowi. Tak, ja to normalnie. Jego motywacja życiowa. Wszystko przeciwko mnie, to jest jakby życie. Tak. Tak jeszcze w kontekście tego uniwersum wilków i tak dalej, mamy tutaj smoka. To jest w sumie uwu. Na rysunku jest demon i kierechę, bądź kieresze, nie wiem jak to czytać. Rysunek przedstawia scenę, w której demon, chcąc dostać się do jaskini Luster, aby przywrócić do życia pradawnego, którego dusza i moc tkwi uwięziona w Fai. A, tu już kropka jest. Jednak na swojej drodze niespodziewanie napotkała kierechę. Strażniczkę jaskini Luster. Okej. Okay. Okej, to pa. Okej. Okay. W ogóle, czy nie wszyscy chodzi do tej jaskini Luster? Bo Leon chyba też był w tej jaskini. Bo to jest takie... No wiesz... Taki spot ożywiania pradawnych. Czy tam tak. Coś. Przywoływania czy coś. Nie. Fantazja demonki jakby. Ja już nie pamiętam. Jakby nikt nie chce sprawdzać, co jest w części świata, gdzie są smoki, ale każdy musi pójść do jaskini Luster. No tak. Jak z tym Mangekyo Sharinganem, że na początku mówią, że no nikt tego nie uruchomił, jesteś jednym z trzech, a później się dowiaduje, że cały klan Uchiha miał Mangekyo Sharingana kiedyś tam. Tak. Nie oglądam Naruto. Powiedziałbym ci, że żałuję, ale w sumie to nie. Nie, jak widzę, to się są takie, nie. Znaczy, to się fajnie ogląda mimo wszystko, ale to jak jesteś chory i ekstremalnie nie masz co robić, bo jak... Tak, generalnie czytaliśmy to z Łukaszkiem, haha, już wcześniej. I to nie pamiętam, że to była piękna historia. Jakby tak. Tylko to. A o co tam chodziło, to nie. Kojarzę mniej więcej, ale przekonajmy się. To mi wygląda jak limanka generalnie. Jak co? W sensie, jedna z ulic w Łodzi, gdzie dostanie w pierdolę, to jest 100% legit. W sensie w nocy. Nie ma tak jak poznać miejsce po chodniku, kawałku asfaltu. Nie, w sensie bardziej mi chodziło, że jest winkiel i gościu wychodzi zakrwawiony. Bardziej o to mi chodzi. Tak, spoko. Przypuśćmy, że wiesz, normalne jest, że wilki sobie chodzą po ulicy i myślą. Nie? O to mi chodzi. Wiesz co? Tak. Dobra, w każdym razie przekonajmy się. Rysunek przedstawia scenę z życia Einesa. Opowiadanie skazany na śmierć. Eines kilka dni po przemianie w człowieka, jak już pewnie wiecie, zajmował się mordowaniem nastoletnich dziewczyn. Jak już pewnie wiecie. Jak już pewnie wiemy, no. Of course. Nikt nie wiedział po co i dlaczego. Kilka dni po dwóch poprzednich zbrodniach nocą rzucił się z nożem na jedną nastolatkę. Lecz na swój pech nie dostrzegł ukrytego pod osłoną ciemności chłopaka, który najwyraźniej był jej partnerem. Najwyraźniej. Najwyraźniej. No w końcu, no jakby nikt inny by nie pomógł dziewczynie, nie? Napadniętej. Tylko no nie, no jak, a jak pomoże, to znaczy, że to jej chłopak, nie? Musi być. Of course. A jak nie był, to musi teraz zostać. Jakby, no tak, pomógł, nie? Tak, to jest oczywiste wręcz. Zanim Eines, a raczej już Łukasz, zdążył cokolwiek jej zrobić, poczuł jak spory człowiek płci męskiej zwalił go na ziemię, chwytając w dłoni jego nóż. Korzystając z tego, iż jego dziewczyna zemdlała ze strachu, unieruchomił wtedy słabego, 14-letniego chłopca i pchnął i popchał w będący obok ślepy zaułek. Swoją drogą, bardzo mnie to śmieszy, jak narracja stara się zrobić
tego dobrego z Łukasza, a tego złego z tego typa, co go wziął, powstrzymał przed zadźgajem jego dziewczyny, czy tam coś. No, to jest sensowne, bo... Znaczy, to była demonka, to nie są normalne rzeczy. Tak, jesteście tak. Teraz w mrocznej części internetu. Pchnął go na ścianę, od razu przygniatając go do niej jedną z silnych rąk. Korzystając z ostrego narzędzia, jakim wcześniej posługiwał się Łukasz, począł czynić mu na lewej ręce cienkie, głębokie cięcia. Jakby atakuje, ktoś atakuje twoją lochę i masz kilka opcji, no unieruchomić go, zadzwonić po policję, nie wiem, wpierdolić mu po prostu po staropolsku. Nie, k***a, ciągasz go do k***a tego i piszesz mu k***a noże po ciele, jakieś coś, nie wiem, mordanie szklankę, OKS limanka czy coś. Dlaczego? Począł czynić mu na lewej ręce cienkie, głębokie cięcia, które z każdą sekundą coraz bardziej przypominały napis. Robił to powoli, zawzięcie, będąc tak wściekły, że gdyby nie to, że mogliby go zamknąć w więzieniu, to byłby poderżnął mu gardło. No przecież rżnięcie komuś ręki jest kompletnie legalne, dlatego nie zamknął, nie? Tak. Znaczy, dalej nie rozumiem konsekwencji, znaczy konsekwencji motywacji. Jakby, czemu? Nie wiem, może dalszy tekst nam wyjaśni. Myślę, że możliwe. Natomiast Szatyn odczuł wielki lęk, ale większy od tego ból. Daremnie próbował powstrzymać okrzyki bólu oraz płacz. Po kilku minutach obrońca swej panny skończył swe dzieło. Ostatnią literę zakończając krzywym podkreśleniem kilku ostatnich znaków. Co? Dosłownie wyrył w jego ręce zapewne swój przydomek, który brzmiał... Władca krwi. No tak, dobry przydomek. Władca krwi, idziemy na browaro. Jak mam do ciebie mówić? Nie zdradzę ci mojego imienia, ale mów mi. Władca krwi. Ej, ale to na dobrych dropsach tam muszą latać generalnie. Albo co, jest taka grupa metali, nie? I bo nie jest w sumie określone, jak wyglądał. I taki wiesz, taki metal, nie? Taki już wyższy level bycia metalem, z innym kumplem wyższym levelem bycia metalem i władca krwi, idziemy na ten koncert Slayera. A, bo to jest już taki, wiesz, jakiś hardkorowy roleplay i tam, nie wiem. O Boże, ale... Roleplay myślę, że mógłby się skończyć w momencie, kiedy ktoś by chciał kogoś zabić. Chyba, żeby nie wiedzieli, że to nie jest roleplay. To też brzmi sensownie. Aby tak się wczuł w rolę, że już nie miał wyjść. Tak, tylko piwnica w chuj. Jednak nadal mu to nie wystarczało, więc powalił młodego na ziemię, łamiąc mu z łatwością prawą nogę, a następnie słysząc z ust swej ukochanej głośne okrzyki: dość, daj mu już spokój! Rzucił nóż obok rannego i odbiegł. Zostawiając swoje odciski palców. W momencie, jakby dzięki kochanemu polskiemu prawu, w takiej sytuacji to on ma bardziej przejebane niż ten Łukasz. A skąd wiemy, że to w Polsce się dzieje? No bo ukochany mówił po polsku. Ale nie wiemy, to może być tłumaczenie albo coś. No niby ta, ale no, przypuszczając. Czy większość w sumie tak by zadziałała? Nie znaczy, wiem. No jakby nie patrzeć, to Łukasz jeszcze nic nie zrobił tej dziewczynie, tylko chciał ją napaść, a ten no właśnie, go pociął, więc tamten... każdy prawie by chyba no właśnie, ten co pociął jakby... poszedł siedzieć. Dalej nie rozumiem, w czym jest lepsze coś takiego zamiast zwykłej fangi w mordę. No chyba, że ten, że już po prostu, to już kolejny któryś z kolei nożownik i albo już po prostu, nie wiem, słyszał o tym... Stara, czujesz? Słyszał o tym nożowniku ileś razy i po prostu rósł w nim taki gniew tak, i było takie... Nie, po prostu... Taki fan był jego, wiesz, jak są ci fani... Nie, może nie nawet fan, bo on go przecież ten skrzywdził, więc to było po prostu taka powoli budująca się nienawiść, jest takie... nienawidzę tych nożowników, ile jeszcze zabiją dziewczyn, jak dopadnę takiego drania, to ja mu pokażę, co się nożem robi. Nie wiem, czy coś. Czas dla Łukasza mijał powoli. Leżał ciągle na ziemi w trwałym bezruchu, próbując ogarnąć to, co się właśnie zdarzyło.
To nie jest tak, że jak adrenalina ci dopala, to właśnie czas leci szybciej? Nie mam pojęcia. Nie, bo Łukasza po prostu zatkało, to po prostu tak nie wiedział, co się odwaliło właśnie, nie? Shit, what up? Uspokoiwszy się, z wielkim bólem usiadł i wyjął ukryty pod koszulą amulet Den. Zaczyna się. Popatrzył na niego, pomyślał i powiedział takie oto słowa, które w rzeczywistości są jego imieniem. Eines Estanel Dreisen. W jednej chwili postać ludzka rozpłynęła się jakby we mgle, a Eines znów był dzikim, ale także silnie umięśnionym wilkiem. Teraz nieco już łatwiej było mu się podnieść i chwyciwszy amulet w pysk, począł opuszczać ów zaułek, oświetlając sobie drogę. Za każdym jego krokiem na ziemię skapywała niewielka ilość krwi, sączącej się z boleśnie zadanej rany. Stanel Dreisel, powiadacie? Pojawia się taka przebitka. Władca krwi, powiadacie? Władca krwi, no ja nie rozumiem, typowa łódź. Tak. Co tu jeszcze? Co ma to nie? O, tu mamy jakiegoś Lumana, w jego ulubionym płaszczu. W płaszczu. O kurwa. Ale to czy to ma przejść pany w nie zgadnę, robi sobie... Widzi Łukasza albo coś. Idzie mu wpierdolić. Tak. Przeczytałem opis. Co jak Loan to władca krwi? No nie. Tego nie wiemy. Czemu Loan wyrywał jakieś nastolatki? Słuchaj. Ty myślisz. To jest jedna ze scen z opowiadania Skazany na śmierć. Tak naprawdę to nie, bo nie zostało nigdy dokończone. XD. Gdzie Eines? Łukasz, poczuwszy chociaż krztę uczucia do demon, Eweliny, zaczął się przejmować jej losem i życiem, postanawiając na chwilę odłożyć plany dojścia do swego celu, aby móc się zemścić na jej prawdziwym ojcu, Loanie. Zresztą przeczytacie sobie XD. No nie. Ten moment, kiedy stary twojej k***a krasza jest twoim śmiertelnym wrogiem. Bardzo chcę cię zaszlachtować. Tak. Mordo, a co jak ta dziewczyna to była właśnie Ewelina? Znaczy pamiętam z tym, że chodziło o to, że on chyba chciał właśnie się zabijał te dziewczyny, żeby wiesz, tak drogą przypadku w końcu trafić na Ewelinę chyba, czy coś. On chciał ją zabić chyba, czy coś takiego. Ale trafił na władcę krwi. Tak. W sensie on tam chyba targetował jakieś bardzo konkretnie wyglądające dziewczyny, bo chciał właśnie Ewelinę dopaść, coś. Nie wiem, o co chodziło. Stara, ale zobacz, władca krwi, czyli on na przykład może kontrolować, ile masz, nie wiem, żelaza we krwi. To w sumie musi być dobre supermoc. No w sumie tak. Daje ci niedobory i co? I mlejesz. Robi ci nadciśnienie, no i nie ma człowieka. No i siema. To jest dopiero OP. No, my się spuszczamy, że ten Loan jest OP, kurwa, ten gościu. On musiał być kurwa OP. O, Łukasz. To ty. Co ty za... Nie no, za chudy. Nie rozumiem. Jeden do jednego po prostu. Co ty? Nie ma takich tych. No. To jest scena z opowiadania Skazany na śmierć. Na śmierć. Tutaj nie będzie kontynuacji, tylko jeden długi ciąg. Nie, to jest pewnie. Gdy Eines po wcieleniu się za pomocą Den w postać 14-letniego Łukasza Gemena, po kilku dniach od rozłąki z jego rodzicami wyruszył nocą, aby uczynić swe pierwsze morderstwo z serii kolejnych, dzięki którym może dążyć do swego celu. On jest dziwny, a jego ścieżki kręte, ale zawsze się sprawdzają, XD. Kurwa, jest mordercą. On jest dziwny. Jest trochę taki kres, taki zakręcony, taki kresol, taki cool. Taki trochę edgy, nie? Jakby nie rozumie nikiego żartu, bo on jest, wiecie, jakby, nie? Ma takie... On jest ponad. No nikt go nie rozumie, jakby. No jest trochę dziwny. Ma depresję. No, jakby. Jest trochę dziwny. Och, dobra, kontynuujmy tą karuzelę śmiechu.